Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Kipsta 4 Ligi ZZPN. Olimp Gościno to ta drużyna zatrzymała Dąb Dębno. Po remisie 0-0 Dąb jest nadal niepokonaną drużyną, ale już z jednym remisem na koncie. 4 zwycięstwa z rzędu, wieży Postomino i 38 bramek podczas tej kolejki. Co jeszcze działo się podczas minionego weekendu na zachodniopomorskich boiskach? Bartosz Bis, zapraszam. A dzisiaj naszym gościem w magazynie jest Marcin Adamski, trener i wiceprezes do spraw organizacyjnych Floty Świnoujście. Witam Bartku, witam serdecznie Państwa. Marcin, powiedz, jak droga? Wiadomo, że teraz w Świnoujście budowany jest tunel, który ma bardzo ułatwić dojazd do Szczecina i całego zachodniopomorskiego. Jak to teraz wygląda? No tak, wyjazd do Szczecina w chwili obecnej to jest naprawdę cała wyprawa. Promy, tak jak powiedziałeś, do tego przebudowa dróg w Szczecinie. No, z utęsknieniem czekamy, aż będzie ten tunel, a i ta cała droga do Szczecina już będzie zrobiona i wjazd do Szczecina to będzie można liczyć jakieś 50 minut i będzie się w Szczecinie. Teraz to naprawdę jest ciężkie zadanie wjechać do Szczecina. To nie jest dla Ciebie nic nowego, udział w programach. Masz już za sobą doświadczenie w studiach telewizyjnych. No tak się złożyło, że przeżyłem bardzo fajną przygodę w Polsacie Sport, którą umożliwił mi mój przyjaciel Mateusz Borek. Byliśmy razem na Mistrzostwach Europy w Austrii, w Szwajcarii w 2008 roku, a później jak skończyłem grać w piłkę, bodajże w 2012 roku, mniej więcej 2 lata komentowałem mecze, czy to w studio, czy na żywo na stadionach. Jeździliśmy po Polsce i komentowaliśmy wspólnie mecze. Jak wspominasz tamten okres jako komentator, dziennikarz? Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Było to coś fajnego, taka można powiedzieć kontynuacja tych tematów piłkarskich po skończonej karierze, że tak powiem, sportowej. Ale gdzieś tam w którymś momencie doszedłem do wniosku, że coś innego chcę robić. To było bardzo proste, najłatwiej siedzieć w studiu i oceniać, tak? Tutaj nie ma żadnych konsekwencji. Najgorzej mają ci, którzy podejmują decyzje, którzy biorą za coś odpowiedzialność, czyli działacze, trenerzy i wszyscy ludzie, którzy się czymś zajmują. Natomiast ekspert ma najprościej. Ocenia i nie jest z niczego rozliczany. Czy dyrektor sportowy? No, to już mówię. Tutaj jest to wyzwanie, bycie dyrektorem sportowym. Nawiązuję oczywiście do Twojego okresu, kiedy byłeś dyrektorem sportowym w GKS-ie Tychy. Tak, tak. No, nie trwało to długo, ale również wspominam ten okres bardzo fajnie. Nauczyłem się bardzo wiele, jeśli chodzi o tą profesję i myślę, że i mam nadzieję, że Tychy też mnie dobrze wspominają. A w Świnoujściu łączysz dwie role. Jesteś trenerem i wiceprezesem do spraw organizacyjnych. Jak to wygląda, to łączenie tych dwóch ról w klubie? No, przyszedł taki moment, że podjąłem się pracy z pierwszą drużyną. Już samo dyrektorowanie, czy bycie członkiem zarządu, gdzie wiadomo jest bardzo dużo pracy, szczególnie na poziomie trzeciej ligi, w której występowaliśmy w poprzednim sezonie, no to już powoduje dużo, dużo zajęć. Natomiast teraz to już wiadomo, skupiłem się bardziej na pierwszej drużynie, ale można powiedzieć, że podoba mi się to. Bo zawsze podoba się coś, co przynosi efekty. I mam nadzieję, że razem podążamy w dobrą stronę. Podążacie w dobrą stronę, a ta końcowa droga to awans, powrót do tej trzeciej ligi? No, nie ukrywam, takie gra o nic tak naprawdę nikogo z nas nie interesuje. Może nie mówimy o tym codziennie, nie kładziemy się spać z tą myślą, żeby awansować, ale mamy bardzo ambitną drużynę, ambitnych zawodników. Ja też chciałbym tego powrotu, członkowie zarządu. No nie ukrywam, jest to nasz cel. Jak wyjdzie, czas pokaże. Jest więcej chętnych na awans. Drużyny są bardzo wyrównane.
poziom jest też dosyć wysoki w tym roku, czwartej ligi. Dlatego jest to bardzo ciężka droga i ja mam taką nadzieję, że zakończy się dla nas pomyślnie. Marcin, przejdźmy teraz do skrótów pierwszych pięciu spotkań, a wśród nich wasze spotkanie ostatnie, domowe, zwycięskie z Białymi Sądów. Zapraszamy. Trzynasta kolejka Kipsta czwartej ligi ZZPN okazała się pechowa dla liderów tabeli Dębu Dębno. Dębianie w końcu nie zdobyli kompletu punktów, remisując z Olimpem Gościno. Ochotę na wykorzystanie tej sytuacji mają Flota Świnoujście i Gwardia Koszalin. Zobaczcie, dla kogo trzynastka okazała się pechowa, a kto może uważać ją za szczęśliwą liczbę. Kiedy Gwardia podejmowała na swoim terenie Jezioraka, nie wiedziała jeszcze, że Dąb zgubi punkty. Mimo wszystko zagrała mecz tak, jakby miała walczyć o największe zbliżenie się do lidera. Do Koszalina przyjechali charakterni piłkarze ze Szczecina, którzy nie zamierzali odpuszczać. To jednak Gwardia pokazywała klasę już od pierwszych minut. Po nieprzepisowym faulu w polu karnym na Cezarym Zalewskim sędzia wskazał na jedenastkę, a do karnego podszedł Daniel Chyła. W piątej minucie mieliśmy 1-0. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 30 minucie, kiedy piłkę główkował Cezary Zalewski. Ta odbiła się od poprzeczki i chwilę zajęła weryfikacja, czy przekroczyła linię bramkową. Ostatecznie sędzia zaliczył gola i mieliśmy 2-0. Jeziorak zdążył jedynie rozpocząć grę po stracie ostatniej bramki, a Gwardia już ruszyła z kolejną kontrą. Po strzale Sawickiego piłka odbiła się w kierunku Miłosza Kozioła, a ten wykończył sytuację. W 40 minucie po wrzutce Daniela Wojciechowskiego z rzutu rożnego piłka trafiła wprost pod nogi Wiktora Sawickiego. Snajper bez problemu wpakował ją do siatki, ustalając wynik spotkania na 4-0 dla Gwardii. W 13. kolejce na stadionie miejskim w Policach Chemik mierzył się z Sokołem Karlino. Obie drużyny nie mogą być zadowolone z dotychczasowych wyników w lidze, dlatego też postawiły na otwarty charakter gry, starając się wywieźć zwycięstwo za wszelką cenę. Szybkie rozegranie piłki sprawiło, że to Chemik zdobył pierwszą bramkę. Na listę strzelców w 42. minucie wpisał się Igor Kamiński. Chemik rozgrywał piłkę w tym meczu niczym drużyny z Premier League. Najlepszym tego typu przykładem jest trójkowa akcja z 55. minuty, po której padł gol Daniela Drumlaka. Bramka Manuela Ponce Garcia z 62. minuty to mocny kandydat do gola kolejki. Fenomenalny rajd Meksykanina zakończony strzałem na pewno pozostanie w pamięci kibiców Chemika. Sokół nie zamierzał się poddawać i już w 64. minucie odpowiedzieli świetnym rzutem z autu. Do piłki doskoczył Michał Kowalczyk i mieliśmy już 3-1. Do zabawnej sytuacji doszło w 76. minucie, kiedy po uderzeniu Dominika Dąbrowskiego piłka nieszczęśliwie odbiła się od obrońcy Sokoła. Zdezorientowany bramkarz nie miał szans na obronę tego strzału. Zawodnicy z Karlina walczyli do końca i w 85. minucie strzelili drugą bramkę po uderzeniu Jacka Tomczyka. Nie wystarczyło to jednak, aby pokonać świetnie dysponowanego w tym spotkaniu Chemika. Podczas meczu z Orłem Wałcz Ina grała po raz pierwszy pod wodzą nowego trenera. Kamil Twarzyński zastąpił Piotra Rasta, który spędził w Goleniowie prawie 10 lat. Jak zaprezentowała się Ina w pierwszym meczu pod jego wodzą? Już w 8 minucie drużyna z Goleniowa trafiła po raz pierwszy do siatki. Michał Jarząbek dobrze odnalazł się w polu karnym i ze snajperskim instynktem wpakował piłkę do siatki. Orzeł jednak jest silną drużyną i nie dał się łatwo pokonać. W 63. minucie drużyna z Wałcza wypracowała rzut karny, do którego podszedł najlepszy snajper wałczan Hubert Górka. 10 minut później role się odwróciły i to Ina stała przed szansą strzelenia bramki z rzutu karnego. Jedenastkę na zwycięską bramkę zamienił Michał Jarząbek, który wyrasta na największą gwiazdę Iny. Spotkanie można uznać za udany debiut trenera Twarzyńskiego. Do Darłowa przyjechała drużyna MKP Szczecinek, która walczy o obecność w pierwszej piątce tabeli. Podczas meczu wyjazdowego z Darłowią chcieli udowodnić, że są drużyną, z którą trzeba się liczyć. W 50. minucie miejski klub sportowy ruszył z akcją lewą stroną boiska, którą wykończył Jakub Okuszko.
Okuszko okazał się bohaterem tego meczu i w 77 minucie podwyższył wynik spotkania na 2-0. Darłowia próbowała gonić wynik, ale obrona zespołu ze Szczecinka była zbyt mocna. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 0-2 dla gości. Hitem tej kolejki było spotkanie dwóch bardzo silnych drużyn. Na boisku przy ulicy Jana Matejki w Świnoujściu flota podejmowała ekipę z Sądowa. Biali jednak nie weszli dobrze w ten mecz i już w 11 minucie byli zmuszeni faulować wdzierającego się w pole karne Krystiana Pedę. Do jedenastki podszedł Damian Staniszewski i nie zmarnował tej okazji. Flota napierała i mimo dobrej dyspozycji bramkarza białych udawało jej się finalizować akcję. W 30 minucie na bramkę uderzał Michał Stasiak, ale po interwencji golkipera do bramki trafił finalnie Filip Adamski. Biali bronili się jak mogli, ale ofensywa floty tego dnia była potężna. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy bramkę do szatni po silnym uderzeniu zdobył Krystian Peda. W 77 minucie białym udało się zamienić rzut wolny na bramkę kontaktową. Czujny Sebastian Inczewski podwyższył swój strzelecki dorobek uderzeniem z przewrotki. Flota odpowiedziała błyskawicznie po stworzeniu sobie sytuacji po akcji prawą stroną boiska. Do wybitej piłki dopadł Kamil Późniak i biali znów przegrywali 3 golami. Wynik na 5-1 w 90 minucie spotkania strzałem głową ustalił Michał Stasiak. Warto przy tym docenić doskonałą wrzutkę Kamila Późniaka. Flota zagrała świetny mecz i jest coraz bliżej dębu dębno. Kamil Twarzyński, udany debiut w Inie Goleniów, 2-1 z Orłem Wałcz, gratulujemy serdecznie i przechodzimy, wracamy do naszego gościa. Trenerze, graliście z Białymi Sądów, szybko ten wynik został otwarty po rzucie karnym, jak pan zapamięta i podsumuje ten mecz? Zanim zaczniemy omawiać mecz, ja tutaj mam ze sobą taki prezencik, przywiozłem. Okej. Okay. Proszę bardzo, dla Ciebie, dla całej redakcji. Piękny szalik floty Świnoujście. Super, mam nadzieję, dziękujemy. Że tutaj zawiśnie od następnych programów, tutaj wzbogaci Waszą gablotę. Tak wygląda. Dziękujemy bardzo. Na pewno go sobie powiesimy, ale na razie niech sobie, o, położymy go tutaj. Dziękujemy bardzo. No i co, wróćmy do tego meczu z Białymi Sądów, tak jak wspomniałem, szybkie otwarcie, strzelony karny, do przerwy prowadziliście 2-0. Chyba nie mieliście większych problemów, żeby pokonać Białych Sądów. Zresztą już znacie tą drużynę. 3-0 do przerwy było. 3-0, tak, bo jeszcze w doliczonym czasie, prawda? Tak, przepraszam. Jeszcze w doliczonym czasie Krystian Peda i 3-0 do przerwy, ale znacie już Białych Sądów z meczu pucharowego. Graliście wtedy u nich. No właśnie, czyli już znaliście tą drużynę i jak przyjechaliście, to widzieliście, czego możecie się spodziewać. Tak, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że w tym meczu pucharowym, który wygraliśmy tam dość łatwo, można powiedzieć, 4-0, zdawaliśmy sobie sprawę, że w Sądowie zabrakło kilku zawodników. Z kolei Sądów też nie zdawał sobie sprawy, że u nas też zabrakło kilku zawodników. Dlatego można powiedzieć, że w troszeczkę zmienionych składach zagraliśmy. Ale powiem tak, my nigdy nie patrzymy na przeciwnika. Wraz z moją drużyną nastawiamy się tylko i wyłącznie na swoje granie. My wiemy, co mamy grać i od początku meczu chcemy w każdym meczu chcemy narzucać swoją grę. Taki mamy cel. Mówię, być może nie wynika to z ignorancji przeciwnika, ale chcemy grać coraz lepiej w piłkę i bardzo mało czasu poświęcamy przeciwnikom na analizę bądź rozmawianie o przeciwnikach. My cały czas dyskutujemy, co możemy poprawić we własnej grze i tylko na sobie się skupiamy. Marcin, za Wami już te mecze z tymi drużynami z czołówki, czyli z Gwardią, z Winetą, teraz graliście z Białymi. Przed Wami jeszcze mecz z Dębem Dębno, przed ostatniej kolejce tej rundy. Spośród tych meczów właśnie z topu tabeli, z topu czwartej ligi, który wspominasz najciężej? My jakby od początek tego sezonu gdzieś tam cały czas dojrzewaliśmy i cały czas dojrzewamy jako drużyna.
Pamiętajmy, że po tej traumatycznym dla nas zdarzeniu, jakim była degradacja z 15 miejsca, gdzie 9 drużyn spadało, to niewiele zabrakło, co? To chyba najwięcej drużyn ze wszystkich lig europejskich. No, w pozostałych trzech grupach trzeciej ligi odpowiednio spadało 6 drużyn, 3, 6. W naszej 9, bo to jeszcze przyczyniły się drużyny, które spadły z drugiej ligi. Tak. I tam też naprawdę zabrakło niewiele, więc do tego utrzymania 2 punkty zabrakły. Czyli remis w Janikowie w 95 minucie. To można powiedzieć, że do tego doszło kilka takich ciężkich kontuzji. Adam Wiejkuć, Krystian Peda kontuzjowany, Paweł Iskra. Więc my tak naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, że ten początek sezonu będzie dla nas bardzo ciężki. I w każdym meczu chcieliśmy, po prostu z każdym meczem chcieliśmy się poprawiać. Wiedzieliśmy, że to będzie powoli następować, no bo tak jak mówię, los nas nie oszczędzał i cały czas gdzieś pojawiały się nowe urazy, nowe kontuzje. My w pierwszych meczach, tak jak powiedziałem, całe pół roku będziemy grać bez Pawła Iskry, który ma zszytą łąkotkę. Miejmy nadzieję, że wróci do nas na wiosnę. Nie może grać też od samego początku sprowadzony do nas młodzieżowiec, przewidywany do pierwszego składu, zwarty Poznań, utalentowany chłopak Dominik Winkel, który ma uraz głowy po ostatnim meczu sparingowym, który graliśmy jeszcze z okresu przygotowawczego. Błażej Jezierski w pierwszym meczu również praktycznie kontuzjowany po bardzo brutalnym faulu, też całą rundę ma z głowy, więc mówię, ten los nas, że tak powiem, nie oszczędzał, ale nie załamywaliśmy rąk, staraliśmy się. Kadrę mamy dobrą, mamy przede wszystkim kadrę bardzo świadomą, chłopacy są bardzo inteligentni, oni czasami nie przypominają piłkarzy. Z nimi można na każdy temat porozmawiać i są bardzo świadomi, z nimi się bardzo łatwo pracuje. I wiedziałem, że z tą grupą coś można osiągnąć, bo to są naprawdę nie dość, że fajni ludzie, to bardzo utalentowani piłkarze. Ja powtarzam, że każdy praktycznie z nich może grać w wyższej klasie rozgrywkowej. Mają bardzo duży potencjał, tylko i wyłącznie wiara, cały czas im powtarzam, wiara, ciężka praca na treningach i nasza gra będzie coraz lepsza. I faktycznie z każdym meczem, można powiedzieć, tego sezonu ta gra się delikatnie poprawiała. Mimo, że 3 razy zremisowaliśmy, też z kandydatami do awansu, z drużynami, które o tym myślą, i z Winetą, i z Gwardią, ale tak jak powiedziałem jeszcze raz, my patrzymy na siebie cały czas i ta gra z każdym meczem jest coraz lepsza i to jest budujące. A jeśli spytasz, z kim się najciężej grało, to muszę przyznać szczerze, że najwięcej problemów sprawiła nam Wineta Wolin, szczególnie w pierwszej połowie meczu. Grała bardzo dobrze. Przesuwała się z własnej połowy, przechodziła bardzo łatwo na naszą połowę. My gdzieś tam też oczywiście zrobiliśmy pewne korekty w ustawieniu, porozmawialiśmy sobie w przerwie i w drugiej połowie ta gra już wyglądała zupełnie inaczej. Już wtedy była przewaga po naszej stronie, ale Wineta, mówię, z tych drużyn, które graliśmy, Wineta zrobiła, można powiedzieć, takie pozytywne wrażenie. To jest taki zespół, który lubi grać w piłkę, tak, i jest techniczny. Tak samo jak my, tak samo. To są, nasz zespół bym porównał nawet, można powiedzieć, te dwa zespoły można porównać, bo i my, i Wineta chcemy grać w piłkę i chcemy też dominować nad przeciwnikiem. Skupiamy się nad naszą grą, stwarzamy dużo sytuacji bramkowych, przynajmniej staramy się stwarzać. I mówię, ten mecz był bardzo dobry też dla widzów, bardzo atrakcyjny mecz do oglądania dla kibiców. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że we wszystkich meczach, których graliśmy, jeżeli my nie wyjdziemy na 100% skoncentrowani, zmotywowani, to nie ma łatwych meczów. Nawet te mecze pozornie wysoko wygrane, musimy bardzo dużo trudu włożyć, bardzo dużo wysiłku i koncentracji, żeby te mecze wygrać. Bo wiadomo, że jak padnie jedna bramka, przeciwnik się odkrywa, później troszeczkę łatwiej jest. Ale to nie są łatwi przeciwnicy. Ten poziom czwartej ligi w tym roku jest naprawdę wysoki, bo mam porównanie sprzed 2 lat, kiedy występowaliśmy, to teraz te zwycięstwa przychodzą dużo trudniej. I tak samo teraz czeka nas bardzo ciężki wyjazd do Szczecinka, gdzie ta drużyna bardzo dobrze gra, zbiera bardzo dobre recenzje i właśnie w ostatnim, niedawnym meczu zabrała też punkty w Winecie Wolin. Wasz ostatni wyjazd na południowy wschód województwa do Wałcza zakończył się remisem 1-1. Jakie nastawienie przed tym meczem ze Szczecinkiem? Jak pamiętasz ten mecz z Orłem Wałcz? Co tam się stało, że nie udało się wywieźć zwycięstwa i był remis? No dosyć pechowo straciliśmy punkty w Wałczu.
95 minucie po tej bramce, którą sami sobie zresztą strzeliliśmy. To był bardzo pechowy gol samobójczy. Sędzia odgwizdał koniec meczu. Natomiast do tego momentu drużyna z Wałcza nie stworzyła na sobie sytuacji w tym meczu. My też zbyt wielu sytuacji sobie nie stworzyliśmy. Bardzo trudny teren. Drużyna z Wałcza jest też niezłą drużyną. Trudno się gra przeciwko tej drużynie, ale no mieliśmy nadzieję, że wywieziemy 3 punkty. Mówię, ciężko się pogodzić z tymi meczami takimi przegrywanymi w ostatnich minutach. Dla mnie to było déjà vu z Janikowa, gdzie bramkę straciliśmy w 95. Tak samo tutaj bramkę stracimy w 95. Ale również wygraliśmy w niecodziennych okolicznościach z Chemikiem Police. To wtedy z kolei współczułem trenerowi Chemika Police, bo sam znałem to uczucie i wiedziałem, jak się czuję po meczu. Tam było 4-3, prawda? Tak. To jest zespół, który strzelił Wam najwięcej bramek, a Wy macie straconych tylko 6 goli. To jest najlepsza defensywa w lidze. To był w ogóle zespół, który nam jako jedyny strzelił bramki z gry. Bo my do tej pory tak naprawdę straciliśmy kilka bramek po stałych fragmentach. Natomiast z gry to straciliśmy tylko w Policach. No, tak jak powiedziałem, tutaj zagraliśmy słabszą połowę, a przeciwnicy są tacy, że wykorzystują te słabsze momenty. My zagraliśmy również w dosyć eksperymentalnym zestawieniu. Ja jako trener też popełniłem pewne błędy w zestawieniu składu. Trener też popełnia błędy, zawodnicy popełniają błędy na boisku, a trenerowi też się czasami zdarzy popełnić błąd. Natomiast gdzieś tam szybko udało się skorygować te błędy i co też jest bardzo pozytywne i bardzo budujące dla drużyny. W ciągu niecałych 30 chyba minut strzeliliśmy 4 bramki. W Policach strzeli 4 bramki. To naprawdę jest duża rzecz i duży wyczyn, przegrywając 0-3. Dla mnie to był pierwszy mecz. Nigdy takiego meczu nie przeżyłem, również jako piłkarz. Czyli ten wyjazd do Polic na pewno będziecie wspominali bardzo dobrze. Oby tak było też podczas kolejnego meczu, który Was czeka z Szczecinkiem. Ja myślę, przepraszam, że się jeszcze wejdę w słowo, ja myślę w ogóle, że ten mecz, te 4 bramki strzelone w ciągu tych 30 minut spowodowały, że piłkarze naprawdę uwierzyli w to, niektórzy, szczególnie młodzi piłkarze, że potrafią bardzo dobrze grać w piłkę, że potrafią tworzyć akcje, bo po tym meczu coś drgnęło, jeśli chodzi o tą naszą skuteczność. Dodał im pewnie pewności siebie ten mecz. Zdecydowanie. Mówię, codziennie się w ciągu pół godziny nie strzela 4 bramek. Dużej pewności siebie dodał ten mecz i widać to po tych strzelonych, po ilości strzelonych bramek w 3 kolejnych meczach. Ale mówię, tutaj trzeba w każdym meczu podchodzić z pełną pokorą i z szacunkiem do przeciwnika, bo jeżeli wyjdzie się troszeczkę, można powiedzieć, nie ma meczów, które można rozgrywać na lajcie. Od razu przeciwnik to wykorzysta. Liga jest bardzo wyrównana. No właśnie, liga jest bardzo wyrównana, co pokazał też ostatni mecz w Gostynie, gdzie Olimpowi udało się zatrzymać Dąb Dębno. I ten mecz między innymi przed nami. Zapraszam na drugą część skrótów. Gra GKS-u Manowo to jedno z największych rozczarowań tego sezonu. Drużyna, która w zeszłym roku rozgrywek otarła się o podium, aktualnie zajmuje 16 miejsce. Mecz z rozpędzoną wieżą Postomino był dla Manowian dużym wyzwaniem. Pierwsza połowa była wyrównana, ale druga odsłona meczu to już kompletna dominacja wieży. Wszystko zaczęło się w 50. minucie, kiedy z celnym strzałem Jakub Gutkowski zaskoczył bramkarza gospodarzy. W 57. minucie do wrzutki wyskoczył Kasper Łaga i silnym uderzeniem głową posłał piłkę do bramki. Łaga 2 minuty później mógł cieszyć się z drugiego gola. Wszystko za sprawą błędów w komunikacji pomiędzy obroną a bramkarzem GKS-u. W 59. minucie mieliśmy już 3-0. W 72. minucie prostopadłe podanie trafiło do Andrzeja Łyszyka. Ten uderzył na raty, ale finalnie zdołał pokonać bramkarza Manowian. Łyszyk strzelił 5. bramkę dla swojej drużyny w 81. minucie. Bez zastanowienia dopadł do piłki i uderzył z dystansu. Kolejna wygrana wieży, która łapie bardzo dobrą formę. Do bardzo dużego zaskoczenia doszło w Gostynie, gdzie Dąb po raz pierwszy w tym sezonie stracił punkty. Remisowy wynik spotkania z Olimpem na pewno zaskoczył wielu kibiców.
Mecz przebiegał w następujący sposób. Dąb kontrolował grę, a Olimp szukał okazji z kontr. W 28 minucie drużyna z Dębna była bardzo blisko zdobycia bramki, ale Oskar Szczepanik trafił piłką w poprzeczkę. Dąb dominował, jednak nie przekładało się to na zmianę wyniku. W 33 minucie przed okazją stanął najlepszy strzelec Dęba Krzysztof Filipowicz, ale strzał zablokowała obrona Olimpu. Do ciekawej sytuacji doszło w drugiej połowie spotkania. Grę opóźniał bramkarz Dęba Michał Hoffman, za co obejrzał żółty kartonik. W całym spotkaniu sędzia pokazał aż 7 żółtych kartek. Był to prawdziwy mecz walki, który zakończył się bezbramkowym remisem, a ten na pewno nie satysfakcjonuje zawodników z Dęba. Walka na dole tabeli rozegrała się w Stargardzie pomiędzy Błękitnymi a Raselem Dygowo. Obie drużyny już od początku rozpoczęły ofensywnie. W 12 minucie celna wrzutka powędrowała do Pawła Pelikana, a ten strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza Rasela. 8 minut później Rasel mógł cieszyć się z bramki wyrównującej. Przepięknym, spadającym liściem popisał się Mikołaj Duwe. To kolejny kandydat do gola kolejki. W 25 minucie duży błąd popełnił golkiper Błękitnych. Jego złą pozycję wykorzystał Andrzej Wojciechowski, zdobywając bramkę po strzale z długiego dystansu. Druga połowa spotkania pechowo zaczęła się dla zawodników Rasela. Po szybkiej akcji Błękitni wdarli się w pole karne, a sytuację próbował ratować Jakub Poznański. Niestety wpakował piłkę do własnej bramki. Bohaterem Rasela został Michał Schubert, który świetnym zwodem oszukał obrońcę i wyszedł na sytuację sam na sam. Dzięki swojej bramce zapewnił Raselowi cenne zwycięstwo na wyjeździe. Zefir Wyszewo od kilku kolejek próbuje złapać formę, która pozwoliłaby na ucieczkę z ostatniego miejsca tabeli. Niestety Hutnik Szczecin okazał się bardzo trudnym przeciwnikiem. W 41 minucie gospodarze stracili pierwszą bramkę. Po głębokiej wrzutce w pole karne do piłki dopadł Daniel Kowalczyk. Druga połowa to popis lidera Hutnika Dominika Grochowskiego. W 56 minucie snajper, choć na raty, to i tak wpisał się na listę strzelców. Hutnik grał szybki futbol i po jednej z akcji bramkarz Zefiru musiał bronić się faulem w polu karnym. Do jedenastki podszedł Grochowski, który po raz drugi umieścił piłkę w siatce. Zefir musiał przełknąć gorycz porażki, co doprowadziło do agresywnej gry gospodarzy. W 80 minucie niebezpieczne wejście Konrada Szymonowicza skończyło się dla niego drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Wyszewianie będą musieli przemyśleć swoją postawę w tym meczu przed następną kolejką. Przepiękne bramki Mikołaja Duwe i weterana czwartej ligi Andrzeja Wojciechowskiego. Gratulujemy pięknych bramek w zwycięskim meczu z Błękitnymi 2 Stargard. No i rozpędzona wieża Postomino. Czwarty zwycięski mecz z rzędu. No i właśnie wspomniany Olimp Gościno, który zatrzymał Dąb Dębno w tym meczu 0-0. Zobaczmy, jak to wszystko nam się układa w tabeli i zobaczmy na klasyfikację strzelców. Na pierwszym miejscu Dąb Dębno z 37 punktami, 12 zwycięstw, 1 remis w tej kolejce. Na drugim miejscu Flota Świnoujście. Tutaj Flota Świnoujście ma tylko 3 remisy, no i żadnej porażki. To jest druga część tabeli, którą otwiera Olimp Gościno na 15 miejscu, które będzie dawało mecz barażowy Sokół Karlino, a tabelę zamyka Zefir Wyszewo. Klasyfikacja strzelców, dwóch zawodników na pierwszym miejscu, Krzysztof Filipowicz i Sebastian Inczewski, który strzelił w poprzednim meczu bramkę z Flotą Świnoujście. 14. kolejka spotkań Kipsta czwartej ligi ZZPN przed nami. Hutnik Szczecin podejmie u siebie Olimp Gościno. Orzeł Wałcz zagra z Sokołem Karlino, Dąb Dębno z GKS-em Manowo i mecz w Szczecinku, gdzie miejski klub piłkarski Szczecinek zagra z Flotą Świnoujście, a naszym gościem jest Marcin Adamski, trener tejże floty. Trenerze, jakie nastawienie przed tym meczem w Szczecinku? No, tak jak już wcześniej wspomniałem,
każdego przeciwnika podchodzimy z pokorą i z pełną koncentracją. Tym bardziej, że drużyna Szczecinka to jest obecnie jedna z lepiej wyglądających drużyn. Ostatnio świadczy o tym też choćby ostatni mecz z Winetą Woli, który zakończył się remisem. Zresztą widać też po wynikach, ta drużyna potrafi strzelać bramki, pewnie wygrywa mecze z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Dlatego no, na pewno będzie to dla nas bardzo ciężki mecz. Marcin, jeśli chodzi o Twoją karierę piłkarską, no to jest imponująca. Zaczynałeś we Flocie Świnoujście, pewnie jako chłopaka ze Świnoujścia, no to było Twoje marzenie zacząć właśnie w tym klubie granie w piłkę. Później Polska, Europa, Rapid Wiedeń, tam chyba najmilej wspominasz swój okres swojej kariery, gdzie zdobyłeś mistrzostwo i zagrałeś w Lidze Mistrzów. No właśnie, jak to było, jak wspominasz tą swoją karierę? No bardzo, bardzo fajnie wspominam. Nigdy nie spodziewałem się, jak już byłem młodzieńcem, nie spodziewałem się, że uda mi się zagrać właśnie, tak jak powiedziałeś, w tych najbardziej elitarnych rozgrywkach, tej wyśnionej przeze mnie Lidze Mistrzów. Zawsze takim celem dla mnie to było, moim celem to było zawsze zagrać w pierwszym składzie Floty Świnoujście. Później stawiałem sobie zawsze takie małe, zawsze krok po kroku do przodu iść. Później gdzieś tam pojawiła się możliwość gry w Warcie Poznań, jak wyjechałem na studia do Poznania. Przyszło Zagłębie Lubin, już ekstraklasowe i tak po kolei. Natomiast nie ukrywam, że najmilszy okres mojej kariery piłkarskiej to był Rapid Wiedeń. Gdzieś dokąd ściągnął mnie w tym czasie zdobywca złotej piłki, trener Rapidu Lothar Matthäus. To było dla mnie ogromne przeżycie, że legenda niemieckiej piłki ściąga Marcina Damskiego, anonimowego piłkarza z naszej ekstraklasy. Jak to się stało? Jak właśnie on Cię wyłapał? No gdzie jakiś pewnie jeden z menadżerów podsunął mu jakiś filmik ze mną, a że szukał twardo grającego obrońcy, bo pamiętajmy, że z Rapidu wtedy odchodził Krzysztof Ratajczyk, nasz reprezentant Polski. No to pewnie z charakterystyki przypominałem mu Krzyśka Ratajczyka. No i pamiętam do dziś tę moją pierwszą rozmowę z Lotarem Matosem, jak przyjechałem do niego, zaprosił mnie do gabinetu, pokazał tablicę, rozrysował cztery pozycje w obronie, bo wtedy czwórką z tyłu grał Rapid Wiedeń. Gdzie w Polsce jeszcze niekoniecznie drużyny takie grały, jeszcze często występował stary styl ze stoperem z tyłu i dwójką obrońców kryjących, gdzie często trenerzy mówili, wszędzie masz za nim biec, za tym napastnikiem, nawet do toalety jak pójdzie, to masz za nim biec. No to przyjeżdżając z Polski, chociaż to jest tak pół żarty można powiedzieć, bo my też już uczyliśmy się tą grę czwórką z tyłu za Stefana Majewskiego, więc to już można powiedzieć, wiedziałem mniej więcej o co chodzi, ale fajnie, bo on mi rozrysował te pozycje, lewy obrońca, jeden środ, pół lewy, pół prawy i prawo obrońca i zapytał się mnie, na której ty pozycji lubisz grać? Która to jest twoja ulubiona pozycja? A ja się po prostu, ja wtedy pojechałem na testy dopiero. Ja bałem się, że coś powie mi odpowiednio, to on po prostu powie, no to sorry, potrzebujemy zawodnika na inną pozycję, możesz jechać do domu. No to ja powiedziałem, że ja mogę grać na wszystkich pozycjach. Ja umiem grać na wszystkich. No i on wtedy tak wybuchnął śmiechem, że powiedział, że później rozmawialiśmy po jakimś czasie, to on powiedział, że widział, że ja bardzo chciałem zostać i wiedział, że ja tak dlatego powiedziałem, że mogę grać na wszystkich pozycjach. No bo wiadomo, że każdy piłkarz gdzieś tam najlepiej się czuje na jakiejś określonej pozycji, ale bałem się to spalić po prostu. To zagrałem wabank. I się opłaciło. Opłaciło się, tak. Marcin, ten okres w Rapidzie Wiedeń to chyba taki najlepszy Twój okres w karierze. Zdobyliście mistrzostwo, które pozwoliło Wam zagrać w Lidze Mistrzów. Zanim zaczęliśmy program, rozmawialiśmy, opowiedziałeś taką anegdotkę o trykotach dwóch piłkarzy. Czyje to były trykoty, jakie zdobyłeś, jak to było? Może nie tyle zdobyłem, co mam je dzisiaj. Nie musiałem się za bardzo o nie starać, bo tak jak rozmawialiśmy, nigdy nie kolekcjonowałem trykotów. Ale tak się zdarzyło po meczu Ligi Mistrzów. Taka mnie niespodzianka
Taka mi się przytrafia niespodzianka, że przyszedł do mnie piłkarz Zlatan Ibrahimowicz i mi dał koszulkę. Widział po prostu, jak ciężko pracuję na to, żeby nie strzelił gola i z szacunku do tego mojego wysiłku podszedł. You are very good. Dał mi koszulkę, ja mu też oczywiście dałem koszulkę. No i to takie fajne, takie miłe rzeczy się bardzo fajnie i sympatycznie wspomina. Drugą koszulkę, jaką mam, to jest koszulka Hasana Salihamidzicza, z którym wymieniłem się na meczu z Bayernem Monachium, który obecnie jest dyrektorem sportowym Bayernu Monachium. A jak wspominasz ten czas gry w Lidze Mistrzów? To jest spełnienie twoich marzeń? To chciałeś osiągnąć właśnie? Gra w Lidze Mistrzów? Ja nawet nie chciałem tego osiągnąć. Ja nie śniłem o tym, że będzie ten moment, że stanę na boisku i usłyszę ten hymn Ligi Mistrzów, który po prostu stojąc na boisku powoduje ciarki. To jest niezapomniane przeżycie. Ale w ogóle cały ten, tak jak wspomniałeś, pobyt mój w Wiedniu związany z Rapidem Wiedeń, to jest najwspanialszy czas, jaki przeżyłem w piłce. Dlatego też, że w Wiedniu urodzili się moi synowie, którzy też dzisiaj występują we Flocie Świnoujście. 17-19 lat, tak, z tego, co dokładnie. Dobrze sprawdziłem. No to mówię, no tego miasta już na pewno gdzieś tam nigdy nie zapomnę i zawsze jak jest chwila wolnego, to robimy z żoną wypad do Wiednia. A Wiedeń piękne miasto, prawda? Piękne miasto i też mamy przyjaciół, których chętnie odwiedzamy. Marcin, a mówiłeś też o tym, że w tym klubie nawiązał się twój kontakt z Mateuszem Borkiem. Jak to było? No to było tak, że Mateusz dzwonił do mnie po meczach właśnie Ligi Mistrzów, siedząc w studio, a ja mu udzielałem odpowiedzi na jego pytania, siedząc zmęczony po meczu w autokarze bądź na kolacji. Wiedziałeś, że jesteś meczowy. Na żywo? Oczywiście, że wiedziałem, że jestem na żywo, ale nie sprawiało mi to jakiegoś większego problemu. No i później, a tak jak mówiliśmy, dzięki temu tej znajomości też pojechałeś na Mistrzostwa Europy do Austrii. A Mateusz Borek również poprowadził jeszcze na 50-lecie Floty Świnoujście właśnie tą całą imprezę, bo go zaprosiłem. Jak to było? To była impreza na jubileusz, tak? Tak, to był mecz Floty Świnoujście z Gwiazdami. Czyli Gwiazdy to byli piłkarze, którzy występowali kiedyś wcześniej w reprezentacji, którzy grali za granicą. Przyjechał między innymi Andrzej Juskowiak, przyjechał Jurek Podbrożny, był Mirek Szymkowiak, Marcin Baszyński, tak więc Edward Cecot, mój przyjaciel również serdeczny. Tak więc bardzo fajna impreza właśnie, jeszcze uświetniona tym, że właśnie prowadzącym był pan Mateusz Borek. Marcin, dużo pytań spłynęło do nas. Aha, jeszcze chciałem zapytać oczywiście o twoje występy w kadrze Polski. Tych występów było 3 za trenera, selekcjonera Pawła Janasa. Jak wspominasz tamte występy? Wspominam najbardziej to swoją radość po tym, jak dostawałem te powołania. Po prostu bardzo byłem szczęśliwy, jak mogłem jechać na kadrę. Same występy, no to nie miały tej rangi co mecze Ligi Mistrzów. Wiadomo, reprezentacja, orzełek na piersi, ale ja grałem w meczach towarzyskich, więc to nie jest to samo, co granie meczu o coś. Zagrałem w 3 meczach i zagrałem we wszystkich 3 meczach zwycięskich, tak? Z Maltą, z Litwą i w Polsce z Estonią. Wszystkie 3 mecze zwycięskie, na wszystkich była, szczególnie na tym meczu właśnie z Estonią, była fajna atmosfera, komplet widzów. Tak więc bardzo miło wspominam tu moją przygodę z kadrą, którą właśnie miałem dzięki powołaniom od Pawła Janasa. No i właśnie, przejdźmy teraz zgrabnie do pytań, które zadaliście w komentarzach pod postem zapowiadającym gościa. A pierwsze pytanie. Seweryn Malikowski pyta, dlaczego po rozstaniu z trenerem Borgerem nie zdecydował się prezes na zatrudnienie nowego trenera? Wynika to z wiary we własne umiejętności czy z konieczności oszczędzania środków? To jest tak, że w momencie rozstawania się z trenerem Borgerem jeszcze występowaliśmy w trzeciej lidze. Zostały 4 kolejki do rozegrania i zarząd poprosił mnie, żebym, czy jestem w stanie poprowadzić drużynę w tych 4 kolejkach. Ja oczywiście zgodziłem się i poprowadziłem chłopaków w 4 meczach. Zdobyliśmy 8 punktów, 2 zwycięstwa, 2 remisy. Tak jak wcześniej już wspominałem, zabrakło tych 2 punktów do utrzymania.
Natomiast jeszcze wracając do pytania. Zostałem trenerem też na przyszły sezon, czyli na ten obecny, dlatego że my po spadku znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Wielu piłkarzy było kontuzjowanych, wielu piłkarzy chciało odejść, no bo wiadomo, każdy chce występować jak w najwyższej klasie rozgrywkowej, a tak jak zawsze twierdziłem, że mamy bardzo dobrych piłkarzy, którzy powinni w tej lidze się utrzymać sportowo, tak faktycznie okazało się po tych wszystkich propozycjach, które dostawali nasi piłkarze, że praktycznie każdy miał jakąś propozycję. Na szczęście udało nam się przekonać większość piłkarzy, na których nam zależało i oni zostali i dzisiaj tworzą trzon naszego klubu. I można powiedzieć, że ta znajomość tej kadry, sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, znajomość również młodzieży w klubie, bo ja przez 5 lat szkoliłem jeszcze w Akademii Piłkarskiej Baltika, którą utworzyliśmy wraz z Sebastianem Olszarem i Adrianem Górskim. Taki, gdzie zaczęliśmy szkolić na rybek, to jeszcze ten najstarszy rocznik to był wtedy w wieku młodzika. To byli chłopcy, którzy dzisiaj występują w pierwszej drużynie już floty Świnoujście. To właśnie ta znajomość tej młodzieży. Przez 5 lat prowadziłem młodzież, to spowodowała też, że dla zarządu byłem odpowiednią osobą, która może w tej chwili poprowadzić flotę Świnoujście. Ja również czuję się i czułem wtedy, jak mnie pytano, czuję się przygotowany merytorycznie przede wszystkim. Mam pomysł na drużynę, mam pomysł na to, na grę, jaką chcemy grać, a to jest najważniejsze, żeby trener miał pomysł na grę. Tak? I staramy się ten pomysł wdrażać na treningach i realizować w meczach. Kolejne pytanie od Seweryna. Już prawie cała runda za nami. Flota nie grała jeszcze z Dębem, ale poza tym rozegrała mecze z całą czołówką. Który zespół zrobił na panu największe wrażenie? No to tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Myślę, że bardzo dobry mecz rozegraliśmy z Winetą Wolin, gdzie obie drużyny po prostu pokazały, że potrafią grać w piłkę i że będą się liczyć w walce o awans do wyższej ligi. No i to był taki mecz wizytówka czwartej ligi. Seweryn Malikowski jeszcze pyta, pisze tak. I muszę zadać pytanie z dziedziny, którą się interesuje. Dlaczego Flota, klub o dużych tradycjach i świetnym marketingowym potencjale, tak marnie wygląda w mediach społecznościowych? No to pan, to jest odczucie pana Seweryna, tak? Czyli subiektywna ocena. Tutaj są oceny mediów społecznościowych, są różne. Jest również wiele osób, które są zadowolone z naszych mediów społecznościowych. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że zawsze można coś robić lepiej. W moim przekonaniu, jak i w przekonaniu naszego zarządu, media społecznościowe służą do tego, żeby przekazywać rzetelne informacje. Tak? I wydaje mi się, że z tego się wywiązujemy. Jest rzetelna informacja, są praktycznie wszystkie aktualności na bieżąco podawane, wszystkie przedsięwzięcia, które są realizowane w klubie i wydaje mi się, też nie ma co przeceniać tych, gramy w czwartej lidze. Bardziej interesuje nas jakość tutaj organizacyjna, jakość sportowa, na tym najbardziej się skupiamy. W klubie mamy ludzi odpowiedzialnych za media społecznościowe i oni się tym zajmują i dajmy im pracować. Niech robią to jak najlepiej, ale to od dwójki tych ludzi, pan Mroczek i pan Dworakowski, to od nich zależy, jak to wygląda, bo oni się tym zajmują. Tak? Ale mówię, to jest subiektywna ocena tego pana, ma prawo do takiej oceny. Ja natomiast uważam, że nie ma co też robić gdzieś tam jakiejś wielkiej szopki z tego wszystkiego. To jest czwarta liga i my przede wszystkim musimy rzetelnie przekazywać informacje też. Nie gloryfikujmy tych mediów społecznościowych. Ja wiem, że w tych czasach to każdy chce uzewnętrzniać to swoje życie i pokazuje się wszystko, pokazuje się zdjęcia w wannie, zdjęcia w kuchni, w szafie, wszędzie robi się zdjęcia. Natomiast spokojnie, media społecznościowe są po to, żeby przekazywać informacje. Ale wiadomo, zawsze można gdzieś tam kiedyś popracować nad lepszym, choćby dniem meczowym, oprawą tego wszystkiego. Czyli to nie jest jakiś ważny aspekt dla zarządu, żeby poprawiać to? Znaczy może nie poprawiać, ale nie stawiacie na to na 100%, bo mówi pan, no w tej chwili mamy dużo poważniejsze sprawy, aniżeli media społecznościowe. Te media społecznościowe funkcjonują. I pewnie gdzieś w przyszłości trzeba będzie pomyśleć, jak to wszystko usprawnić, jak można coś polepszyć. Ale to nie jest coś, co spędza nam teraz sens powiek.
Andrzej Gol pyta, czy wszystkie transfery były przez zarząd dokładnie przemyślane, kładąc główny nacisk na transfer Michała Protasewicza? Myślę, że transfery były przemyślane. Oczywiście o tym Protasie co teraz pomyślałem, dlatego śmiać mi się zechciało. Znowu się czepiałem Protasa. Biedak. Co oni do tego Protasa mają? No. Michał jest chłopakiem ze Świnoujścia i był już kiedyś we flocie. Teraz po raz kolejny zgłosił gotowość gry we flocie Świnoujście. Ja oczywiście jako trener zgodziłem się, bo przede wszystkim Michał ma odpowiednią jakość jako piłkarz. Mnie nie obchodzi to, co kiedyś się wydarzyło w przeszłości. Wiadomo, każdy coś tam zrobił lepiej, coś zrobił gorzej. Ludzie lubią oceniać innych ludzi w Polsce, to jest notoryczne, jeden ocenia drugiego. Natomiast gdzieś tam Michała poznałem tylko jako piłkarza, teraz też jako człowieka i kompletnie jego obecność spowodowana jest tylko i wyłącznie tym, że ma jakość piłkarską. A ja mimo tego, że za wiele nie gra, bo wiadomo, jakieś problemy ze zdrowiem, problemy z pracą, ale Michał daje odpowiednią jakość, bo jakość piłkarska też potrzebna jest na treningu, nie tylko w meczach. My budujemy naszą formę na treningach i ja muszę mieć piłkarzy też, nie tylko, ja cały czas powtarzam naszej drużynie, naszym zawodnikom, że w 11 nie osiągniemy awansu, ani nie wykonamy naszego, jakby nie zrealizujemy celu. My potrzebujemy całą kadrę meczową, żeby zrealizować cel. Natomiast z transferów jesteśmy bardzo zadowoleni ze wszystkich chłopców, którzy przyszli. Wojtek Górski pyta, zadał 3 pytania. Czy jest jakiś trener z Twojej piłkarskiej kariery, który miał szczególny wpływ na Twój obecny warsztat trenerski? Jeśli tak, to w jakich aspektach? Drugie, czy jeśli jest jakiś trener, od którego czerpiesz obecnie inspirację lub wręcz się na nim wzorujesz? Jeśli tak, to co Cię do tego przekonało? I czy nie wykluczasz w przyszłości pracy w wyższych lub mocniejszych ligach? To może zacznę od końca. Raczej nie przewiduję, żebym był trenerem w innym klubie niż Flota Świnoujście. Flota ma na mnie wyłączność. Tak powiem, żartem, nigdy nie planowałem bycia trenerem. Jakbym planował, pewnie już dzisiaj byłbym trenerem, być może w wyższych klasach rozgrywkowych. Pamiętam przy okazji jednego z meczów, jak komentowaliśmy Bydgoszczy, Zbyszek Boniek zapytał się mnie, czy kiedy skończyłem kurs trenerski i zdobyłem licencję UEFA, prezes Boniek spytał się mnie, czy byłbym zainteresowany prowadzeniem drużyny młodzieżowej, reprezentacji któregoś rocznika. Ja wtedy miałem inny pomysł na życie i powiedziałem, że nie, bo nigdy ta piłkarz w takim wymiarze jako trenerem, być trenerem po prostu po tych latach spędzonych na boisku już mnie nie interesowała. Te wyjazdy ciągłe, ja już chciałem po prostu przebywać z rodziną w jednym miejscu i ta praca trenera już mnie nie interesowała. Dlatego wykluczam bycie trenerem w innym klubie niż Flota Świnoujście, ale wiadomo, że nigdy nie mów nigdy. Ale w tej chwili mówię, myślimy o tym, żeby jak najlepiej to wszystko robić we flocie. Drugie pytanie. Czy jest jakiś trener z Twojej piłkarskiej kariery, który miał szczególny wpływ na Twój obecny warsztat trenerski? I czy jest jakiś trener, od którego czerpiesz obecnie inspirację lub wręcz się na nim wzorujesz? No to wiadomo, że każdy z nas ma jakieś ulubione drużyny, ulubionych trenerów. Tutaj nie będę oryginalny. Są tacy trenerzy, którzy powodują, że masz do nich szacunek, że widzisz, że oni wiedzą, co chcą zrobić. I każdy, można powiedzieć, w innym aspekcie, bo moim takimi ulubionymi... Każdy ma ulubionych trenerów, każdy z nas. Ja bardzo, bardzo lubię Zidana. Zidana za to, jaki ma kontakt z piłkarzami, jak potrafi zarządzać kadrą. Szanuję Guardiolę, bo jak gra drużyna na boisku, to widać, że to jest drużyna Guardioli, bo to jest ten styl wypracowany. Szanuję Jurgena Kloppa, bo to jest facet, który potrafi z piłkarzy nieznanych robić gwiazdy. Więc każdy trener ma coś innego. Szanuję Mourinho za to, jaką ma charyzmę. Każdy trener ma coś innego i tutaj od każdego można czerpać i czerpać. A jeśli mówimy o takim jakimś trenerze, który na mnie miał wpływ, ja miałem bardzo wielu świetnych trenerów, można powiedzieć od samego początku, ale jak miałbym wymienić tego jednego, to jest na pewno Josef Hickersberger, starszy człowiek, Austriak, który objął schedę po Lotarze Mateosie, który został zwolniony po pół roku pracy. To jest człowiek, z którym właśnie zdobyliśmy Mistrzostwo Austrii, awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, ale
przede wszystkim oprócz tych wszystkich sukcesów, które razem świętowaliśmy, pozwolił mi inaczej postrzegać futbol. To jest człowiek o takim troszeczkę innym, filozoficznym podejściu do piłki. Pamiętam też w aspektach wprowadzania młodzieży do pierwszej drużyny bardzo dużo można by się było od niego nauczyć. Pamiętam, przychodzili młodzi chłopcy, 17-18-letni, którzy później zostali reprezentantami Austrii. Ja byłem świadkiem ich rozwoju, jak Dziury Garić, jak Andrássy Vansisz, kapitan reprezentacji Austrii na Mistrzostwach Europy. Ja byłem świadkiem rozwoju tych piłkarzy. Pamiętam, jak on kiedyś mnie wziął na bok i mówi: Marcin, ja wiem, że ty jesteś dobrym piłkarzem, ty mi nie musisz tego udowadniać, ale proszę cię, zostaw mi tych chłopaków na treningu w spokoju, daj im przyjąć piłkę. Bo jak ty im nie dasz przyjąć piłki, no to oni się nie będą rozwijać. Oni się ciebie boją. A ja wiadomo, przyjechałem z Polski i po prostu każdy trening był dla mnie, to był to takim, że tak powiem, pokazem moich umiejętności. Chciałem pokazać, że jestem twardy, że zasłużyłem na grę w pierwszym składzie. No i sobie, no, troszeczkę ostro traktowałem, szczególnie tą młodzież austriacką, no i w ogóle wszystkich Austriaków, bo dla mnie to byli też, oprócz tego, że koledzy z drużyny, to byli rywale do pierwszej jedenastki. Przecież ja byłem Szwajcar i trzech reprezentantów Austrii. I tak się w pewnym momencie było, że tych czworo reprezentantów Austrii siedziało na ławce. No to z jaką myślą ja mogłem przychodzić na trening? Żeby udowodnić trenerowi, że ja powinienem grać. No to mówię, jak on mnie wziął na bok, to już mnie wtedy uspokoił, że jestem dobrym piłkarzem, że będę grał i żebym zostawił tych młodych w spokoju. No to faktycznie, na treningach u tego człowieka nie było ostrej gry, nie było... A w ogóle nie było wślizgów, to były zakazane, nie było czegoś takiego, w ogóle od razu przerywał trening. Ja wtedy zobaczyłem, na czym polega istota gry w piłkę nożną. Na 1, 2, 3 kontakty. Ja po prostu na początku musiałem się tego nauczyć, bo nie radziłem sobie z tym. Też graliśmy w Polsce na utrzymanie się przy piłce, ale ta gra nie była taka szybka. Natomiast Józef Hickersberger nauczył mnie naprawdę postrzegania, że tak powiem, piłki w innym wymiarze. Marcin, ostatnie pytanie, takie żartobliwe, Dawid Gawriolek. Czy to prawda, że dostał Pan ofertę z Legii Warszawa, by zastąpić Czesława Michniewicza? No Czesiu to jest bardzo dobry mój kolega, z którym byłem, można powiedzieć, wcześniej w kontakcie takim częstszym. Ostatnio ze sobą nie rozmawialiśmy, ale współczuję mu, bo wykonał dobrą pracę, a już nie jest trenerem, no ale taka jest dola trenera. Natomiast wracając do pytania, no to tak jak wcześniej mówiłem, ja jestem na wyłączność dla floty Świnoujście. I tylko ten klub mnie interesuje jako trenera. Marcin, bardzo dziękuję za obecność w programie i za to, że przyjechałeś tutaj do nas do studia i podzieliłeś się tymi wszystkimi historiami. Dziękuję bardzo również i pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zapraszamy na kolejne odcinki. Jeżeli ten Wam się podobał, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, polubcie, udostępnijcie, przekażcie dalej. I widzimy się już niebawem. Życzymy wielu fajnych piłkarskich emocji podczas tej kolejnej kolejki i trzymamy kciuki, żeby tych bramek padało jak najwięcej. Naszym gościem był Marcin Adamski, trener i wiceprezes do spraw organizacyjnych Floty Świnoujście. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję bardzo. We'll be right back.